Ja w swoim życiu zawodowym dotychczas zajmowałem się tak naprawdę finansami od góry do dołu, czyli jakby poprzez cały P&L. W FMCG, w firmie Danon zajmowałem się kontrolą kosztów materiałowych, byłem kontrolerem fabryki. Następnie w firmie Pandora budowałem całe zespoły finansowe, planowania, analiz, commercial finance, całego kontrolingu. Dyrektorem finansowym jestem od 6 lat, jestem także członkiem zarządu od wielu lat na kilku spółkach, także jakby łączę tą rolę dyrektora finansowego z rolą członka zarządu i z odpowiedzialnościami, jakie są z tym związane. To, co wydaje mi się jest ciekawe, to to, że przez to, że pracowałem w centralnej Europie, Europie Wschodniej, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, w krajach typu RPA, Zjednoczone Emiraty Arabskie, jak mam ponad, w sumie zajmowałem się ponad 45 rynkami w życiu i tak naprawdę różnymi kanałami, czyli detalem, chwytem, dystrybucją, jakąś sprzedażą komisyjną, sprzedażą online i wcześniej mówię, tak jak wspominałem, kontrolą fabryk, kontrolą kosztów, tak naprawdę mam spojrzenie wielowymiarowe na biznes międzynarodowy i to nie jest tak, że moja wiedza jest wybiórcza, że gdzieś tam jestem specjalistą, nie wiem, tylko od kosztów albo tylko od przychodów, tylko jakby ta wiedza jest dość jakaś tam szeroka i bardzo, bardzo praktyczna, więc wydaje mi się, że mogę Państwu parę ciekawych rzeczy o finansach podczas kursu opowiedzieć, tak? Oczywiście i w takim razie Panie Piotrze, no Piotrze, bo jesteśmy tutaj wszyscy na ty, tak jest. Możemy powoli przejść do części, po której Państwo tutaj przyszli, tak, czyli do wiedzy od Piotra. Jednak jeszcze uczulę, że będziemy tutaj oczywiście prowadzić webinar, wszystko jest na bieżąco nagrywane, wszystko będzie dostępne już tam na YouTubie, będzie wszystko na spokojnie wrzucone. Jednak na koniec przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę na ten kursik. Dodatkowo na końcu będzie Q&A, czyli zachęcam do zadawania pytań, ja będę je sobie tam oznaczał, zapisywał. Wszystkie pytania zostaną, no postaramy się, tak, poruszyć je na koniec, odpowiemy. No i ta kwestia już pytań Q&A nie będzie zapisywana, nie będzie nagrywana, tak, więc tego nie będzie można nigdzie znaleźć. No to co, przechodząc do konkretów, oddaję Tobie scenę, Piotrze. Jasne. Dobrze, także dzisiejszy temat dzisiejszego webinarium to jest forecastowanie biznesowe, jakie są jego kluczowe aspekty i najczęstsze błędy. Tak naprawdę to jest pojęcie bardzo szerokie i można by o tym rozmawiać wiele godzin, więc postaram się wybrać jakieś tam ciekawe zagadnienia i ciekawe narzędzia, które praktycy stosują w finansach we współczesnym biznesie. Tak naprawdę chciałbym Państwu przybliżyć kilka aspektów forecastowania. Po pierwsze omówić, dlaczego plan finansowy, plan biznesowy jest tak ważny, jakie to ma implikacje na działalność całego biznesu. Potem porozmawiać trochę, jak mądrze podejść do zbierania założeń i do ich weryfikacji w procesie budżetowania, w procesie forecastowania. I pewnie, jak zakładam, że większość z Państwa pewnie ma styczność z finansami i pracuje w finansach, czyli chciałbym przybliżyć różne metody forecastowania, estymowania, czyli klasyczne forecastowanie, metodologia Rolling Forecast i Last Estimate, po co, kiedy, dlaczego to robimy i który, że tak powiem, plan jest dobry, na jakie czasy. Potem sobie porozmawiamy o takiej metodologii scenariuszu Risk and Ops, czyli ryzyk i możliwości, Risk and Opportunities. I to, co chyba najciekawsze, to tak naprawdę chciałbym Państwu przybliżyć kilka takich kluczowych, z jednej strony banalnych, trywialnych błędów, które często pojawiają się w estymacjach, w biznesach, a tak naprawdę bardzo łatwo się ich można wystrzec i są to jakby kluczowe z punktu widzenia poprawnego forecastowania i na końcu sobie zrobimy taki szybki case, tak naprawdę wycinek jednej z prac domowych, które sobie omawiamy na kursie dyrektor finansowy w labie, mianowicie szybki case na plan długoterminowy. Dobra. I jeszcze właśnie odnosząc się do tego tematu, Piotrze, tak jest. Wiem, że byłeś między innymi tutaj project managerem właśnie do przejmowania biznesów, tak? No, MMA tak managerem. Tak. I to było, jak kojarzę, na różnych kierunkach na świecie, tak? Między innymi w RPA. No i w RPA. Gdybyś mógł opowiedzieć, proszę,
co było tak dość ważne w kontekście planowania, jeśli mówimy... Tak, także też jeszcze byłem project managerem, tak naprawdę odpowiedzialnym za przejmowanie wszystkich ścieżek biznesowych, czyli poprzez sprzedaż, administrację, HR, logistykę, całe finanse na różnych, że tak powiem, rynków na świecie. I to, co tak naprawdę jest istotne w kontekście planowania, to jeżeli, wiadomo, to też jest temat rzeka, natomiast jeżeli przejmujemy dany rynek lub danego klienta lub klienta hurtowego lub danego dystrybutora, tak naprawdę zawsze sobie musimy zaplanować kilka scenariuszy, to znaczy to się może udać, to się może nie udać. Możemy przejąć nie cały biznes, a tylko jego część, może dojść do opóźnień, czyli po pierwsze to jest jakby planowanie wielu różnych scenariuszy, bo to będzie miało implikacje na całą naszą estymację, na nasz rachunek zysków i strat, na nasz cash flow, na nasz bilans. A druga rzecz to jest, powiedzmy, względnie przewidywalne, jeżeli przejmujemy jakikolwiek biznes na rynkach, które znamy, z którymi obcujemy na co dzień, jak Europa. Natomiast jeżeli działamy gdzieś tam na innych kontynentach, to warto też spojrzeć na takie czynniki, które nie są oczywiste. Na przykład, czy w naszym planie po przejęciu uwzględniliśmy takie rzeczy, że należy zaplanować, jak w przypadku na przykład RPA, warto sprawdzić takie rzeczy, czy na pewno nie powinniśmy uwzględnić w naszych planach sprzedażowych czegoś takiego, jak na przykład odcięcie prądu na kilka tygodni, albo na przykład powódź, które de facto na odległych rynkach potrafią zdarzać się w dość regularny sposób. Innym na przykład bardzo ciekawym aspektem, co też wyszło na pierwszej edycji kursu dyrektor finansowy, bo też te kursy są bardzo interaktywne i sobie dyskutujemy podczas nich i wiele osób to potwierdziło, to jeżeli Państwo pracujecie na nowym rynku, który jest odległy, trzeba bardzo uważać na cash flow. To znaczy, że w Europie jakby transfer cashu pomiędzy spółkami jest dość szybki. To trwa najczęściej kilka dni, tydzień, dwa tygodnie. Natomiast przenoszenie na przykład cashu z jednej spółki do odległej, do spółki matki, która jest w Europie, która jest na przykład, czyli jest poza jakby Unią Europejską, może wymagać spełnienia bardzo wielu warunków proceduralnych, które narzuca lokalna legislacja, i w tym momencie to bardzo zmienia estymację naszego cash flow. Także to są takie ciekawostki, na które człowiek trafia gdzieś tam na bazie własnych doświadczeń, czy rozmawiając z innymi praktykami, tak? Także to jest jakby, to też jest ciekawa działka i też będziemy o takich rzeczach mówić na kursie. Trzeba mocno wybiegać w przyszłość w takim razie. Jasne. Dobra, to drodzy Państwo, to co? To przejdźmy, że tak powiem, do meritum. Więc w skrócie, dlaczego plan finansowy i plan biznesowy jest tak ważny i jakie są tego implikacje na sprawność działania biznesu? W ogóle po co współczesne biznesy, małe, średnie, duże korporacje planują? I tutaj tak naprawdę mamy kilka aspektów. Pierwsza rzecz jest jakby forecast i budżet nie budujemy tylko po to, żeby jakby mieć ten budżet i forecast i mieć jakiś plan przychodów, kosztów i zysków. Natomiast tak naprawdę służy to do tego, żeby właściciel biznesu, czy to jakby jakiś tam pojedynczy inwestor, czy grupa akcjonariuszy mogli podjąć właściwe decyzje biznesowe, tak? Czy na przykład wchodzimy w dany kanał sprzedaży, czy nie, czy wchodzimy z nową linią produktu, czy powinniśmy, nie wiem, przejmować danego partnera, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Czy się skupiamy na ekspansji geograficznej i stawiamy na wzrost przychodów, czy może stawiamy na podniesienie rentowności. Z drugiej strony forecast jest bardzo ważny pod względem alokacji zasobów. To znaczy posiadanie budżetu i forecastu pozwala nam tak zalokować środki, zarówno jakby OPEX, czyli koszty operacyjne, w którym musimy włożyć pieniądze, jak i CAPEX, czyli jakby wartość inwestycji, tam gdzie będziemy mieli z tego najwyższy wzrost przychodów lub najwyższą rentowność, lub na przykład postawimy po prostu na budowanie świadomości marki, jeżeli mówimy o marketingu, tak? Więc to tak naprawdę, pamiętajcie Państwo, że duże biznesy, jak i pojedynczy inwestorzy posiadający kilka różnych biznesów, oni mają określoną jakby wartość funduszy,
które mogą zalokować i muszą podjąć i muszą jakby skalkulować swoje ryzyko versus swoja strategia i tak zalokować te środki, żeby to miało sens. I mogą to zrobić tylko na podstawie wiarygodnego budżetu i forecastu i porównywania tych forecastów dla różnych rynków czy dla różnych biznesów. Kolejna rzecz to jest zarządzanie ryzykiem, czyli zarządzanie ryzykiem tego, co się może stać na danym rynku, co mówi trend o danym rynku i gdzie mamy, gdzie dana branża rośnie, gdzie spada, gdzie jest nisza, gdzie mamy duże ryzyko walutowe, gdzie mamy małe, jaka jest stabilność polityczna danego kraju. To wszystko jakby ma, to wszystko są jakby pytania, na które da się odpowiedzieć, jeżeli mamy poprawnie jakby złożony forecast. Oczywistą rzeczą, pewnie w każdym biznesie, to w którym Państwo pracowali i spotkaliście się z tym, to jest wyznaczanie celów i targetów. No jest oczywiste, że jakby musimy mieć targety sprzedażowe, musimy mieć targety na EBIT, na zysk netto dla biznesu, z których jest rozliczany zarząd, z których są rozliczani menadżerowie poszczególnych departamentów, sprzedawcy, tak, regionalni kierownicy sprzedaży i tak dalej, nie wiem, kadra sklepowa, ludzie na fabrykach, wydajność fabryczna, tak, produktywność i tak dalej, i tak dalej. Więc to są jakby bardzo ważne aspekty. Sam forecast też jest po prostu potrzebny do budżetowania i planowania finansowego samego w sobie, to znaczy do kontrolowania tego, czy idziemy, czy jakby zamykając kolejne okresy, w których biznes operuje, tak zwane okresy aktualne i porównując się do forecastu do budżetowania, czy tak naprawdę jesteśmy poniżej, powyżej forecastu, czy jesteśmy jakby na równi tak zwanego z angielskiego inline, czyli czy to jest tak naprawdę taka kontrola, jakby komfort finansowy dla właściciela i dla zarządu, że biznes idzie w dobrą lub złą stronę i ewentualnie forecast lub budżet wymaga korekty lub jakieś tam działania w świecie realnym wymagają korekty. Ostatnim aspektem, tak naprawdę dotyczy wszystkich biznesów, o czym tutaj mówię, to jest tak naprawdę zarządzanie łańcuchem dostaw, tak? Czyli jeżeli mamy zadeklarowane, jeżeli wiemy, jaki mamy popyt, który generuje rynek na dane produkty, bo każdy biznes praktycznie coś sprzedaje, no to wszystko należy podpiąć w planie finansowym, tak naprawdę zarządzanie całym łańcuchem dostaw, czyli ten produkt musi zostać wytworzony i musimy jakby też jakby zaplanować zakup danych produktów, danych materiałów, danych surowców lub na przykład koszty fabryczne lub musimy zaplanować logistykę, która pozwoli nam jakby wyprodukować ten produkt, a następnie koszty dostawy finalnie do klienta. I jeszcze jest jeden taki aspekt, o którym tak naprawdę go tutaj nie widać na slajdzie, bo on jest bardzo specyficzny dla biznesów giełdowych, które reportują na tej lub innej giełdzie. Forecast, budżet, który najczęściej tam robimy powiedzmy 3-4 razy do roku, jest kluczowy z punktu widzenia komunikowania na giełdę targetów rocznych, to znaczy każda spółka, scenariusze oczekują tego, że spółka zadeklaruje, dany biznes zadeklaruje, jakby jaką będzie miała strategię na dany rok, na dane najbliższe 3 lata, 5 lat i musi to też przedstawić w formie pewnych celów, targetów finansowych, czyli jakie będą wzrosty sprzedaży, jaki będzie absolutny wzrost przychodów, jakie będą te wskaźniki typu like for like, jaki będzie EBIT i tak dalej, i tak dalej. Różne spółki raportują różne KPI. Natomiast tak jest jakby kluczowe, żeby tak zwane z angielskiego guidance, który się wysyła na rynek giełdowy, żeby go wiarygodnie dostarczyć, a następnie żeby go po prostu dowieść w realnym świecie. I tak naprawdę To się sprowadza do tego, że klasycznie w biznesie wyróżniamy trzy horyzonty planowania. Taki short term, czyli krótkoterminowy, to jest tak najbliższe 30-90 dni, to jest taki forecast, estymacja, który tak naprawdę pomaga w wyznaczaniu miesięcznych targetów dla sprzedaży czy kwartalnych targetów, pomaga nam w bezpiecznym pilnowaniu cashu, no bo jakby cash jest najbardziej kluczowy. Spółki w długofalowo padają na brak rentowności, na stratę, natomiast krótkofalowo najczęściej padają na cash flow. Cash is king, tak? Szczególnie jeżeli mamy czasy jakby tak, kryzysu. I to, co też jest jakby istotne, to taki krótkoterminowy forecast pozwala nam też planować produkcję, tak? Bo pamiętajmy, że
że możemy coś założyć w estymacji, że dane kolekcje, dane produkty, które dane usługi będą się sprzedawać, a może się okazać, że de facto miks sprzedaży będzie kompletnie inny i musimy ten forecast szybko poprawić, zaupdate'ować go, żeby po prostu urealnić plan i dostosować produkcję do tego, co de facto się sprzedaje, albo co chcemy sprzedawać, tak? Średnioterminowy forecast, czyli taki midterm, to jest tak zwany roczny horyzont, klasyczny plan. Pewnie 99% z nas go robi, czyli na przykład budżet lub estymacja pierwsza, druga, trzecia w roku. To jest tak naprawdę kluczowy plan, ponieważ on mówi o tym, jak zarząd, spółka widzi plan finansowy na dany rok biznesu i to jest jakby kluczowe z punktu widzenia zarządu, z punktu widzenia inwestora. Każdy z nas jednak jesteśmy przyzwyczajeni do pracy w rocznym kalendarzu finansowym i to jest też jakby, mówię, szczególnie istotne dla biznesu giełdowego, ponieważ od tego zależy, czy będziemy, jak będzie wyglądała komunikacja na rynek dla inwestorów. Ostatnim takim planem to jest plan długoterminowy, czyli long term forecast i tutaj często biznesy robią to na 3, na 5 lat, kiedyś to się robiło na 5 lat, na 6 lat i przez to, że czasy teraz są coraz bardziej dynamiczne i coraz bardziej niepewne, typu nie wiem, pandemia ostatnia albo wydarzenia tam geopolityczne, które mamy za naszą wschodnią granicą, spowodowały, że biznesy pracują na coraz krótszych planach długoterminowych, czyli to jest raczej jakby 3-letni plan i to, co jest też ważne, że coraz częściej biznesy rewidują ten plan co roku, czyli to nie jest tak, że robimy plan raz na 3 lata, raz na 5 lat, tylko robimy plan 3-letni, ale co roku się staramy zastanowić, ok, to czy ten plan się zmienił na kolejne 3 lata, tak? I to tak naprawdę to też jest istotne z punktu widzenia giełdy i inwestora, czyli perspektywa, to tak naprawdę pokazuje perspektywę, jak będę rósł w danym biznesie, jak mój kapitał będzie pracował w najbliższych latach, dlatego że większość inwestorów jednak działa długofalowo, tak? To musimy pamiętać, że jakby zdrowy biznes ma targety ustawione długofalowo, a rozsądni inwestorzy raczej nie grają na spekulacji kup-sprzedaj miesięcznej, tylko jednak patrzą na długofalowy wzrost, pomnożenie swojego kapitału. Więc dlatego jakby ten plan jest potrzebny, tak? Okej. Tak naprawdę, żeby zrobić taki plan, to musimy się zastanowić, co jest kluczowe do jego zbudowania. I najbardziej kluczową rzeczą są założenia, dlatego że jeżeli błędnie podejdziemy do tematu założeń efektywnego budżetowania, to tak naprawdę forecast już będzie miał jakby ten wrodzony błąd i on prawdopodobnie da wtedy błędny obraz jakiejś tam perspektywy na najbliższy czas. I tak naprawdę, żeby dobrze zrobić forecast, z mojego doświadczenia i też moich kolegów po fachu, kluczowe jest to, aby zaangażować wszystkich pracowników, których jakby wiedza, input jest wymagany do stworzenia forecastu, w jeden harmonogram. To znaczy, żeby wszystkie działy współpracowały ze sobą, ale także warto też zaangażować też jakby państwa klientów, jeżeli macie odbiorców typu dystrybutorów, hurtowników i warto też zaangażować dostawców, tak? Czyli zebrać na czas wszelkiego rodzaju oferty, ustalić plany zakupowe i tak dalej, wszystkie jakby założenia. To, co jest istotne, to forecast trzeba zrobić w oparciu o coś, zakotwiczyć się, więc kluczową rzeczą jest tutaj zbieranie informacji historycznych, ale też tych, które dotyczą przyszłości, wszelkiego rodzaju prognoz makroekonomicznych dla kraju, dla rynku, dla danej branży, trendów, spojrzenie na to, co robi konkurencja i tak naprawdę weryfikowanie założeń budżetowych, jakichś targetów, które gdzieś tam sobie zakładamy w głowie lub nasz inwestor, właściciel zakłada versus jakby historia naszego biznesu i versus to, co nam mówi rynek. Czy jakby jesteśmy, czy to jest realne, czy nie. No, w finansach często mówi się, jest takie powiedzenie, że Excel przyjmie wszystko. No on przyjmie wszystko, tylko on przyjmie wszystko na 3 miesiące, a potem się po prostu może to nie udać, więc warto jakby oprzeć ten forecast na realnych założeniach, tak? To, do czego ja przywiązuje bardzo dużą wagę, to jest tak naprawdę planowanie sprzedaży i jakby ono jest o tyle istotne, że jakby porównałbym
planowanie sprzedaży na równi w randze z planowaniem cashu. No, cash jest jakby kluczowy, natomiast planowanie sprzedaży jest dla mnie super istotne z prostej przyczyny. To tak naprawdę od dobrego zaplanowania sprzedaży będzie zależeć potem nasza marża, nasz EBIT i ewentualnie nasz jakiś tam cel kosztów operacyjnych, które będą jakoś tam ograniczone zadeklarowanym poziomem zysku procentowego lub EBIT-u procentowego, a także poziom sprzedaży będzie ze sobą ciągnął wszelkiego rodzaju wymagania wobec logistyki, wobec merchandisingu, wobec produkcji, jaki będzie także determinował to, ile będziemy potrzebowali capexu, czyli środków inwestycyjnych. Czyli innymi słowy, jeżeli źle zaplanujemy sprzedaż, błędnie, to następnie będziemy to wszystko musieli ratować w dolnych jakby częściach rachunku zysków i strat PNL-a, tak? Czyli jakby warto do tego się przyłożyć i tam sprzedaż oprzeć na jakiejś wiarygodnej estymacji i na KPI-ach sprzedażowych. To, co także jest istotne, to jak już będziemy mieli plan, gdzieś tam go sobie zrobimy wewnętrznie, warto zawsze sobie zrobić tak zwany challenge, czyli sprawdzić z innymi dyrektorami, z innymi menadżerami, może czasami z właścicielem lub z innymi regionami, spojrzeć na swój koszt własny sprzedaży, spojrzeć na swoje poziomy marży po kanałach, po produktach, po kolekcjach, sprawdzić swoje wskaźniki OPEX-owe na poszczególnych kategoriach kosztowych, czy one po prostu mają sens i tak naprawdę zestawić się z tym, z insightem, z wiedzą, jaką mamy z rynku, czyli jeżeli wiemy, że inflacja, nie wiem, na rynku będzie 10%, a my zakładamy, że my zakładamy w swoim budżecie 3%, no to prawdopodobnie to się nie uda. Tylko oczywiście warto to zrobić mądrze po kategoriach. To, na co ja też zawsze stawiam, to tak naprawdę też jest plan awaryjny, plan B. To się szczególnie robi w kontekście takich czasów niepewnych, czyli co będzie, jeżeli nam ten plan nasz nie wypali, ten budżet, to wtedy co robimy? I tak naprawdę warto sobie zrobić taką poprawkę, taki adjustment z angielskiego dla naszej estymacji, żeby po prostu mieć już ten plan B awaryjny przygotowany. I chyba najciekawsza rzecz dla mnie super istotna, to jest to, o czym Państwu wspominałem, metodologia Risk and Ops, czyli ryzyki możliwości, czyli zrób sobie taką mapę tego, jak twój forecast może się odchylić w górę i w dół, i to będzie miało tak naprawdę dwie bardzo istotne zalety, o czym powiem w dalszej części wykładu. Dobra. I teraz jakby w skrócie. Tu nie będziemy przez to przechodzili jakby od A do Z, bo chyba też nie o to chodzi, natomiast też mądrze zaplanowany harmonogram forecastowy to też jest super narzędzie do weryfikacji założeń całego planu biznesowego. To znaczy to, o czym chcę powiedzieć, że zanim Państwo podejdziecie do robienia forecastu budżetu, to zróbcie sobie to tak zwaną metodologią top-down, czyli w skrócie metodologia bottom-up od dołu do góry polega na tym, że wszystko zbieramy szczegółowo po kątach, wszystko agregujemy i nam powstaje zagregowany rachunek zysków i strat na początku. Zapomnijmy na chwilę o bilansie, o cash flow. Natomiast metodologia top-down mówi nam, dobra, to sobie zaestymujmy tą sprzedaż, zaestymujmy sobie koszt własny sprzedaży, marżę jakąś tam po kanałach, zróbmy koszty operacyjne na wskaźnikach, załóżmy jakiś capex, i tak dalej, dojdziemy do EBIT-u i zobaczmy, czy to wszystko ma sens, czyli poświęćmy na to względnie krótki czas, żeby pokazać różne perspektywy rozwoju naszego biznesu i zweryfikujmy te założenia z naszym właścicielem, nie wiem, z globalnym zarządem, jeżeli pracujemy w dużej korporacji. Potem to ewentualnie, na przykład będąc dyrektorem finansowym na kilka biznesów lub kilka rynków, możemy rozdystrybuować takie globalne założenie, że tak byśmy chcieli, żeby to wyglądało, i dopiero potem należy pod to przygotować założenia bottom-up, w szczególności dla sprzedaży, czyli spojrzeć sobie jakby na, czy nasze wskaźniki sprzedażowe, wszelkiego rodzaju KPI sprzedażowe są w stanie w ogóle dowieść tego typu plan, zrewidować to z lokalnymi zarządami, potem dopiero wrócić do departamentów i zacząć weryfikować poszczególne założenia. I to, co jest jakby istotne w takim planie, że najpierw, zanim przejdziemy, to o czym wcześniej wspominałem, do jakby kalkulowania kosztów własnego sprzedaży, marży i OPEX-u, musimy mieć bardzo porządnie zrobiony forecast sprzedażowy,
taką metodą, metodą jakby bottom-up, czyli spojrzeć na drzewo sprzedażowe, czyli na wskaźniki typu trafik, konwersja, moja średnia cena, ile mam koszyków, ile mam produktów w koszyku i tak dalej, i tak dalej. To dotyczy każdego biznesu. Nieważne, czy sprzedajecie online, czy sprzedajecie w detalu, czy sprzedajecie do hurtownika, czy to jest usługa, czy to jest produkt fizyczny, namacalny. Wszędzie te KPI sprzedażowe można zastosować, tak? Ewentualnie należy potem skorygować taki top line, jak już wiemy, że my jako dyrektor finansowy wiemy, że te założenia są poprawne i jakby jesteśmy uzgodnieni na poziomie top line'u, nie wiem, z lokalnymi dyrektorami finansowymi, czy z nami menadżerami w finansach na danym rynku, lub na przykład mamy ten forecast, jeżeli to my raportujemy, uzgodniony z naszym szefem, z naszym właścicielem, jego prawą ręką od finansów, lub z finansami globalnymi, to zaczynamy działać nad kosztami, nad KWS-em, nad kosztem własnej strategii, nad OPEX-em, tak? I tu wchodzą wszelkiego rodzaju już takie szczegóły typu bomy produkcyjne, czyli bill of materials, routingi produkcyjne na fabrykach, stawki aktywności, o tym wszystkim będziemy mówić jakby potem na kursie, takie rzeczy poruszam, ale to już jest jakby, to są już szczegółowe informacje. I tak naprawdę, jak już zrobimy cały plan, całego PNL-a, tą metodą bottom-up, szczegółowo, po kątach, wszystko nam się uzgadnia do naszego odgórnego rachunku zysków i strat metodą top-down, to w tym momencie dopiero bierzemy się za zabawę z bilansem i z cash flow. I w momencie, kiedy już wszystko mamy zaklepane, czy to z grupą, czy to z właścicielem, czy z naszym general managerem, to dopiero dystrybuujemy targety. Ale nie odwrotnie, nie zaczynajcie od zbierania capexu, kosztów, jak nie macie w ogóle poczucia, gdzie idzie sprzedaż, tak? Gdzie idzie ekspansja, gdzie idzie otwarcie, nie wiem, nowych rynków, tak? I tak dalej, nowych punktów sprzedaży, nie wiem, nowych sklepów online'owych i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jakby istotne. Taki harmonogram. To dużo pomaga. Po prostu zaoszczędzi nam pracę. Nie będziemy czegoś robić trzy razy, tylko raz. A śmiem twierdzić, że jeżeli Państwo macie, nie wiem, kilkuletnie, kilkunastoletnie doświadczenie w finansach, to na pewno zdarzyło Wam się w życiu, będąc nawet pracownikiem, nie na stanowisku zarządczym, ale po prostu kontrolerem, pracującym w jakimś teamie finansowym, że rekalkulowaliście budżet 5 albo 7 razy w swoim życiu, nie wiem, czy nawet 3 razy. I to było niepotrzebne, tylko dlatego, że ktoś po prostu nie zrobił dobrego harmonogramu, dobrego planu. Strategiczne założenia dla mnie. Po pierwsze, unikaj forecastu internal versus external, czyli wewnętrznego versus zewnętrzny. Czyli nie ma czegoś takiego, ja tego nie uznaję, że mamy budżet jakiś tam wewnętrzny, a do właściciela komunikujemy budżet wewnętrzny plus jakaś tam poprawka, jakiś tam adjustment tak zwany, tak? Najlepiej jest pracować pracujemy na jednym budżecie, wtedy mamy spójność targetów dla naszych sprzedawców, dla menadżerów, jak i właściciel i finalnie jakby giełda też widzi jakby widzi ten plan i to wszystko jest jakby wiarygodne, bo to generuje podwójną rzeczywistość, stres i ta praca jest po prostu niekomfortowa, tak? W pewnym momencie ludzie nie wiedzą, co jest tak naprawdę planem. To, co jest istotne, zawsze planujemy pierwszy miesiąc forecastowy po zrobieniu forecastu, czyli na przykład, jeżeli mamy estymację F1 w marcu czy w lutym, to w lutym, jeżeli ją zaczynamy, to marzec musi być super dobrze zaplanowany, bo to będzie pierwszy miesiąc, który pokaże rzeczywistość, jak ma się rzeczywistość do naszego planu. Zawsze porównujemy forecast, naszą estymację do poprzedniego roku i do poprzedniego forecastu, zanim wystawimy ten forecast, tą estymację na sprzedaż, czyli zanim ją zakomunikujemy GM-owi, zanim ją zakomunikujemy do grupy lub właściciela, sprawdźcie się, bo na dużych liczbach, na dużych porównaniach często już wychodzą oczywiste niezgodności, tak? Czyli jakby, jeżeli spróbujcie zawsze Państwo spojrzeć na to tak, co by było, jakbym nie robił tego budżetu, tego forecastu, ktoś by mi to wydrukował na kartce A4, proste zestawienie PNL-a, porównał nową estymację dostawy do poprzedniego roku, mam to wziąć i na to spojrzeć, jak ktoś to tego nie robił. I wtedy zadacie sobie mądre pytania i będziecie wiedzieli już, gdzie szukać. To, o czym wcześniej wspominałem, to już jakby to, że trzeba zrobić sign off top line'u, zanim zaczniemy rzeźbić, jak to mówimy w finansach, w bottom line, czyli w OPEX-ie. To jest jakby oczywiste. To, co jest ważne, to też jakby, jak już macie zaakceptowany forecast czy budżet, komunikujemy go. Nie chowamy go do szuflady, bo w tym momencie wy zostaniecie jako dyrektor finansowy z waszym budżetem, z waszym forecastem, a organizacja będzie iść innym planem i wam się ten
ta estymacja po prostu nie pokryje z rzeczywistością, potem będziecie mieli odchylenia, będziecie mieli problem. Odchylenia ani do przodu, ani że tak powiem in plus, ani in minus nie są mile widziane. Lepiej jest iść zgodnie z planem. I to jest ważne z punktu widzenia dyrektora finansowego, jeżeli wiecie, że gdzieś są jakieś ryzyka, wiecie, że gdzieś jest jakaś niepewność, zaplanujcie sobie tak zwaną poduchę, jakiś tam backup, jakiś tam poduszkę na kosztach lub miejcie jakieś tam w zanadrzu dodatkową inicjatywę na przychodach, którą możecie ewentualnie zasypać jakieś tam niepowodzenia na poziomie przychodów. Więc jakby to też jest jakby istotne. Dobra, to teraz przechodząc do samej metody forecastowania, o co w tym wszystkim chodzi, jakie wyróżniamy różnice. Jakie wyróżniamy, że tak powiem, rodzaje estymacji. Dobra, klasyczne forecastowanie co kwartał. Pewnie wielu z Państwa to robiło. Tak naprawdę klasycznie w finansach, i tu zacznę trochę od prawej części slajdu, zaczynamy rok planując budżet mniej więcej we wrześniu na kolejny rok, tak? I w tym momencie też planujemy estymację F3, czyli estymację czyli mamy 9 miesięcy realnych w roku, w którym jesteśmy, planujemy ostatni kwartał, już porobimy budżet na kolejny rok, tak? I najczęściej te estymacje już będą do siebie porównane, czyli budżet na przyszły rok będzie porównany do estymacji F3 na ten rok. Potem oczywiście, jak już nowy rok zacznie biec, będziemy mieli estymację F1, którą mniej więcej zaczniemy w lutym, skończymy ją w marcu, potem estymację F2, którą zaczniemy mniej więcej w maju, skończymy w czerwcu. Polega to generalnie na tym, że zawsze robimy to mniej więcej na koniec kwartału i mamy 3 miesiące realne, 9 miesięcy estymowanych, 6 miesięcy realnych, 6 miesięcy estymowanych, potem 9 miesięcy realnych, 3 miesiące estymowane i tak dalej, i tak dalej. Zawsze jest ważne to, że w momencie, kiedy Państwo planujecie, to czas biegnie. W związku z tym, jak skończycie estymację F1 i skończycie ją w marcu, to jest F1 albo E1, w zależności od tego, jak tam biznes, czy to mówi, czy to jest forecast, czy estymacja, czy jest to biznes anglojęzyczny, czy polskojęzyczny, zawsze ten pierwszy miesiąc forecastowy zastąpicie miesiącem realnym, tak? Bo wy już zamkniecie, zrobicie zamknięcie marca, więc super istotne jest, żeby ten miesiąc był bardzo dobrze zaplanowany. I to jest jakby klasyczne forecastowanie, które stosuje większość biznesów. Tak się wyznacza targety, tak często pracuje giełda, tak pracują inwestorzy i tak dalej, i tak dalej. No dobra, a teraz co można zrobić jeszcze inaczej? Ano inaczej, można zrobić tak zwany rolling forecast, czyli metodologia, która polega na tym, że zawsze planujemy 12-miesięczny horyzont czasowy i zawsze robimy to co miesiąc. Czyli tak naprawdę co miesiąc rewidujemy, jak wygląda nasz plan finansowy do przodu i tak jak na przykład tu w rewizji pierwszej planowaliśmy od lutego do stycznia, bo styczeń już był realny, na podstawie realnego stycznia planowaliśmy stycznia 24, tak w kolejnym miesiącu na podstawie realnego lutego planujemy już estymowany luty na kolejny rok, czyli nie działamy w ujęciu rocznym, kwartalnym, jak myśli inwestor, myśli giełda, tylko działamy w momencie, jakby w kontekście takim, że zawsze widzę dokładnie sporządzony forecast na najbliższe 12 miesięcy biznesowych. Zaleta tego jest taka, że ten forecast jest dużo dokładniejszy niż forecast robiony co kwartał, bo go urealniamy nie co 3 miesiące, tylko urealniamy go najczęściej co miesiąc. Mamy zawsze widoczny horyzont 12 miesięcy. Możemy sobie potem te rewizje porównywać pomiędzy sobą, czwartą do trzeciej, do drugiej, do pierwszej i widzimy, czy nasz biznes rośnie, czy spada, gdzie się pojawiają problemy, na których liniach. I kolejna rzecz jest taka, że miesiąc, który planujemy w kolejnej rewizji, planujemy go na bardzo świeżych danych, dopiero co zamkniętego miesiąca poprzedniego roku. Czyli jakby mamy świeże informacje, tak? Już możemy odzwierciedlać trendy z tego roku na trend z przyszłego roku. Minus tej metodologii jest taki, że trudniej się pracuje w biznesie z taką metodologią, w kontekście takim, że wszyscy są przyzwyczajeni do jakichś tam usztywnionych targetów na kwartał, na pół roku, na rok, a tutaj nam się zmienia forecast, a mieliśmy uzgodnione jakieś targety, więc trzeba pewne procesy poprzestawiać w biznesie. Oraz metodologia Last Estimate. Metodologia Last Estimate polega na tym, że jak jest bardzo dynamicznie, jest super dobrze, idzie dużo lepiej niż planowaliśmy, albo jest niepewnie, to warto sobie po prostu tak naprawdę na początku miesiąca i robić sobie prognozę sprzedaży i potem co tydzień ją sobie rewidować, jak będzie lądował nasz dany miesiąc. Można też robić sobie co tydzień rewizję
nie tylko miesiąca, ale rewizję całego kwartału i tak naprawdę porównywać się do klasycznego naszego budżetu, forecastu pierwszego, drugiego czy trzeciego. I to jest tak zwana metoda Last Estimate. Robimy ją, mówię, wtedy, kiedy jest bardzo dynamicznie, to też nam pokazuje, co się zmienia, tylko to, co jest istotne. W Rolling Forecastie wszystko robimy bottom-up, od góry do dołu dokładnie po kątach, bo tylko estymujemy de facto najczęściej jeden miesiąc, chyba że inne poprzednie 11 miesięcy wymaga poprawki. Natomiast w metodologii Last Estimate polega to na tym, że mamy swoje klasyczne budżety i forecasty F1, F2, F3 i do nich się porównujemy, a to robimy metodą, że tak powiem, tak z grubsza, na wskaźnikach, tak? Patrzymy tylko trendy. Tu macie po prostu, tu macie Państwo przykład bieżącego miesiąca, bieżącego kwartału, gdzieś jakieś tam liczby wymyślone i to jakby tu dotyczy tylko przychodów, gdzie na przykład porównujemy na tym slajdzie po kanałach, już widzimy, że coś tam się dzieje nie tak, na przykład na rynkach dystrybutorskich, to w naszym case'ie. Natomiast tak naprawdę można to robić też dla całego PNL-a, tak? I powiem tak, kiedy co? Jak jest stabilnie i pracujemy na giełdzie i biznes dowodzi, można sobie pracować na klasycznym forecastowaniu. W momencie, kiedy robi się dynamicznie lub robi się niepewnie, jak na przykład w pandemii, warto przejść na Last Estimate. I w momencie, kiedy zauważymy, że nasz Last Estimate zaczyna się bardzo dynamicznie i niepewnie odchylać od naszych forecastów oficjalnych, które komunikujemy, to trzeba sobie zadać wtedy pytanie, czy tak naprawdę nie warto docelowo przejść na Rolling Forecast i po prostu nie robić podwójnej roboty, czyli nie robimy forecastów klasycznych, nie robimy Last Estimate, zawsze robimy porządnie bottom-up Rolling Forecast i zawsze mamy dobry plan, bo i tak musimy się sprawdzać co miesiąc, tak? Także to są takie... To są takie, że tak powiem, różne metodologie, które biznesy stosują. Dobra. I teraz to, co Państwu obiecałem. Super istotny punkt, scenariusze RxM-Ops, metodologia, ryzyk i możliwości. Na czym to polega? Mianowicie, chodzi o to, że jeżeli zrobimy jakikolwiek forecast lub budżet i ten plan już mamy gdzieś tam wewnętrznie stworzony i zaakceptowany, to teraz zastanawiamy się, jakie ryzyka ma w sobie ten budżet, jakie ewentualnie potencjalnie szanse, możliwości, jakie projekty, inicjatywy możemy dołożyć do tego biznesu, żeby sytuację poprawić, czyli tak naprawdę zmitygować trochę te, zoffsetować trochę te ryzyka. I tak naprawdę warto sobie zawsze spojrzeć na jedną rzecz, spojrzeć sobie na wszystkie ryzyka i możliwości w kontekście tego, jak dana inicjatywa wpłynie na moje przychody, na moje koszty i finalnie na mój EBIT. I to jest super istotne, warto tutaj spojrzeć na, warto jakby obarczyć kalkulację tych wszystkich inicjatyw pewną dozą prawdopodobieństwa, wskaźnikiem prawdopodobieństwa, co Państwu zaprezentuję na kolejnym przykładzie. I tutaj, zanim jeszcze przejdziemy do kolejnego slajdu, istotna jest jakby ważna rzecz, że ta metodologia, którą ja sobie zawsze gdzieś tam robię, w swojej pracy, robiąc budżet czy forecast, pozwala mi oszacować, jak duże mam ryzyka, jak duże mam możliwości, jakieś tam szanse, żeby te ryzyka zoffsetować, czyli gdzie jest mój budżet, ale też to jest kolejna metoda weryfikacji samego budżetu, co Państwu pokażę na kolejnych slajdach. Dobra, to teraz na czym ta metoda polega? Należy sobie wylistować jakieś tam efekty. Ja sobie tutaj wymyśliłem na przykład niższą sprzedaż hurtową do partnera na 4 miliony, niższą sprzedaż do partnera zagranicznego, krajowego, skróciłem promocję o 7 dni, że to mi wpłynie tak na moje przychody w walucie jakieś tam X, minus 4, minus 6, minus 3, załóżmy, że to są miliony. To są moje ryzyka. Z drugiej strony mam na przykład możliwości, czy na przykład załóżmy, że mam sprzedaż, no to sobie otworzę, czy Państwo mnie słyszą? Właśnie tak, tylko przez chwilę zaczęło Cię coś tak, przerywać, tak, czy wszystko tak, jest tak, okej? Okay? Tak, już jest okej, okay, tak, bo to mi się też coś wyświetliło, że mamy niestabilne połączenie na webinarze. Dobra. Dobra, już jest. Z drugiej strony wiem, że na przykład nie mam w budżecie, ale istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że na rynku, na którym nie mam sklepu, nie mam sprzedaży e-commerce, mogę sobie wdrożyć e-commerce. Może wdrożę jakąś dodatkową usługę, na przykład z DHL-u, jakiś serwis dodatkowej na przykład wysyłki, tak? Może sobie wdrożę na przykład karty rabatowe, może wejdę na nowy rynek, załóżmy, że Państwo mają biznes, który pracuje w Polsce, Czechach i Niemczech, a możecie wejść na Szwajcarię, tak? I sobie dołożyć jakąś tam sprzedaż na Szwajcarię. Teraz to wszystko należy skonwertować na EBIT, czyli założyć jakiś tam wskaźnikowo poziom marży na naszej sprzedaży,
poziom jakiegoś tam, poziom OPEX-u i wyliczyć sobie ten EBIT. I to są jakby inicjatywy typowo sprzedażowe. Natomiast to, do czego akurat jakoś tak konstruując ten case się zasugerowałem. Natomiast warto także spojrzeć na wszelkiego rodzaju inne typy, jak na przykład ryzyko na wzroście kosztu własnego sprzedaży, na przykład na 2 miliony, albo mamy ryzyko na inflacji, na kosztach operacyjnych, logistyki i wiemy mniej więcej, że na całym biznesie może nas uderzyć na poziomie załóżmy 2 milionów, więc niekoniecznie tylko z poziomu przychodów, ale też z poziomu OPEX-u. I to, co jest ważne, jak sobie zestawimy przychody i EBIT dla ryzyk, widzimy tu jest minus 13, minus 26 miliona w naszym przypadku, a potem przychody minus 14,2 i 4,1, to widzimy, że po zsumowaniu tego net impact, czyli netto, widzimy, że tak naprawdę jakbyśmy do naszego budżetu czy forecastu dołożyli wszystkie ryzyka i wszystkie szanse, to mamy de facto, jesteśmy bezpieczni na 1,2 miliona na poziomie przychodów i 1,5 miliona na poziomie EBIT-u. To jest oczywiście możliwe, bo to taka sytuacja, bo to zależy od profitowości danej inicjatywy. Natomiast to jest nieprawidłowe podejście. Trzeba każdą inicjatywę zważyć prawdopodobieństwem, dlatego że zważenie coś może być mniej lub bardziej prawdopodobne. To prawdopodobieństwo da się oszacować na podstawie wiedzy od innych departamentów, od innych menadżerów, dyrektorów. I to, co jest istotne, to jeżeli generalnie zważymy takie efekty prawdopodobieństwem, to może być sytuacja diametralnie odwrotna, że w naszym przypadku stracimy na przychodach, a zyskamy tylko i wyłącznie na EBIT-cie. Czyli to jest jakby ważne, żeby do tego jakby w ten sposób podejść i wtedy mamy tak naprawdę tunel, w którym widzimy, gdzie jest nasz budżet, gdzie jest nasz forecast. Dobra? Dobra. I właśnie tak. Chyba już ustabilizowało się połączenie, bo przez chwilę zaczęło przerywać, ale chyba wszystko ok. I w sumie, panie Piotrze, gdybym mógł cię tak w sumie podpytać, jak to wygląda też od strony tak bardziej właśnie mówiąc praktycznie na kursie, jakbyś to przedstawił, jakie przykłady byś na przykład dał, tak, żebyśmy mogli to sobie przepracować. Tak, więc tu jakby na naszym webinarze rozmawiamy o forecastowaniu, które jest jakby, ono jest wąską działką, gdzieś tam jakąś tylko częścią pracy dyrektora finansowego. Tak naprawdę na kursie będziemy omawiać dużo szerzej rolę dyrektora finansowego, członka zarządu, czyli całe commercial finance, planowanie, jakąś kontrolę wewnętrzną, wszelkiego rodzaju też jakby jak podejść strategicznie do podejmowania decyzji, jak stworzyć review biznesowe, jak obronić taki forecast, jak stworzyć, mądrze skonstruować prezentację, jak technicznie przeprowadzić obronę budżetu, jak negocjować kluczowe projekty typu przejęcie rynku, typu przejęcie, nie wiem, przejęcie partnera, nie wiem, budżet podwyżkowy dla pracowników i tak dalej, i tak dalej. Będą także warsztaty, jakich narzędzi się używa w praktyce i to, co też jest jakby, to, co jest ciekawe, że ja na swoim kursie, nieważne, czy będziemy mówić o forecaście, czy będziemy mówić o tym, jak na przykład patrzeć na marketing, jak finanse powinny patrzeć na marketing, prezentuję też jakby takie łatwe narzędzia, takie macierze, na przykład procentowe, jak weryfikować jakby poprawność danych projektów, nie wiem, danego projektu inwestycyjnego albo danej inicjatywy marketingowej. Także tak naprawdę na kursie jakby poruszamy to dużo szerzej i tak naprawdę patrzymy na to bardzo, bardzo interdyscyplinarnie. To, co jest ważne, ten kurs jest autorski i to nie jest tak, że to będzie wiedza książkowa, teoretyczna. To jest jakby kurs napisany na podstawie jakby praktyki tego, jak się pracuje we współczesnym biznesie i będą case'y, będą narzędzia i podejście do różnych aspektów finansowych, łącznie z tym na przykład, jak konstruować zespoły, na jakie kompetencje zwrócić uwagę, no bo to też tego wszystkiego nie zrobi sam dyrektor finansowy, tylko zrobią to ludzie, tak? Także będzie trochę case'ów, że tak powiem, z życia wziętych, tak? Tu widzę, że się pojawiają też między innymi wpisy odnośnie wizy sklepów i tak dalej, więc też będziemy omawiali na przykład, jak
mądrze konstruować systemy bonusowe, żeby motywować organizację. Więc różne aspekty, bo to de facto jest też działka dyrektora finansowego. Dobra? Okej. Okej, super, dzięki. To może teraz to co taki temat trochę bardziej zadziorny, błędy. O błędach się fajnie mówi. I dla wielu osób, jak się omawia błędy, to błędy są oczywiste, tylko ludzie nadal je popełniają. Jakby wiele forecastów jest obarczonych błędami, więc tak naprawdę to, na co ja patrzę i czego się wystrzegam, jak do tego podejść. Dobra. Pamiętacie Państwo, wspominałem omawiając tą metodologię Risk and Ops, Risk and Opportunities, mówiłem o tym, że to daje pewien tunel, gdzie jesteśmy, ale to też jest super narzędzie do weryfikacji budżetu. No i zobaczcie, można sobie zrobić, nawet biorąc sam załóżmy top line, samą sprzedaż. Jeżeli wiemy, że nasze ryzyka sumują się po zważeniu prawdopodobieństwem do minus 15, a szanse do plus 65. I teraz nasz forecast jest ustawiony bliżej, że tak powiem, ryzyk, to już wiemy, że to jest możliwość weryfikacji naszego budżetu forecastu, bo ten forecast jest niedoszacowany. My go ustawiliśmy za nisko. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że któreś z tych szans się zrealizują i któreś ryzyka, natomiast na pewno forecast prawdopodobnie jakby realne zamknięcie, realne dostarczenie wyników wyląduje dużo wyżej niż nasz budżet. Przeciwna sytuacja, jeżeli będziemy mieli wysoką wartość ryzyka, to znaczy minus 35, a szans tylko plus 12 i będziemy bardzo blisko ustawieni, bliżej planu pełnego wykorzystania wszystkich możliwości, wszystkich szans, to prawdopodobnie nasz budżet jest bardzo optymistycznie założony i ma bardzo dużo ryzyk, których już w życiu nie pokryją szanse, które nam zostały w kieszeni, gdzieś tam mamy je zachomikowane. Więc nasz forecast jest przeszacowany, więc bardzo łatwo też zweryfikować budżet lub forecast. I to tak naprawdę fajnie widać na takim przykładzie. Zobaczcie Państwo, możemy sobie wymyślić taką hipotetyczną sytuację. Ta sama metodologia, tracimy partnera jakiegoś hurtowego w naszym biznesie. Załóżmy, że tracimy, nie wiem, 10 milionów euro, 3 miliony euro na EBITie. Z prawdopodobieństwem 50%. Potem mamy jakieś tam możliwości, opportunities, możemy mieć wyższy wzrost like for like, czyli tak naprawdę wzrost sprzedaży organicznej w naszym obecnym biznesie, tak? Czyli to, ile rośniemy w biznesie, który mieliśmy w zeszłym roku, a nie poprzez ekspansję, otwarcie, nie wiem, nowych punktów, nowych sklepów, nowych rynków. Możemy otworzyć nowe na przykład punkty sprzedaży, możemy wejść na nowy rynek, mamy jakieś tam prawdopodobieństwa. I tak naprawdę tu mamy już bardzo, bardzo wysokie. Tak naprawdę już by warto było to wrzucić do budżetu. No i ten top line mamy na poziomie 50 milionów sprzedaż ekstra, obrotów, a zysk mamy ekstra na poziomie 28 milionów. Netto nasz profil ryzyk i szans mówi nam plus 40 milionów i plus, na sprzedaży i plus 25 milionów na EBITie. No i teraz załóżmy, że mamy budżet, załóżmy, że był to rok 2021, akurat tak to sobie tutaj sformułowałem, niech to będzie 500 milionów euro, mamy 30% EBITu dla prostych liczb, tak? Jeżeli teraz ten budżet skorygujemy o nasze wartości netto, które mamy, no to wychodzi nam na to, że nasz budżet uwzględniający ryzyka i możliwości powinien mieć sprzedaż 540 i EBIT na poziomie 32,4. Natomiast gdybyśmy teraz tylko tą bazę budżetową, gdzie są obroty 500 i EBIT 30, skorygowali tylko o ryzyka, wylądujemy na tej różowej linii minimum, a tylko o możliwości, czyli opportunities, wylądujemy na maksie. No i teraz sobie należy zadać proste pytanie. Moje minimum to jest EBIT 30,1% i 490 milionów obrotu, a mój maks to jest 32,3% i 550 milionów obrotów, a ustawiłem budżet na 500 milionów i 30%. To już widać na pierwszy rzut oka, że ten budżet nie ma sensu. On jest niedoszacowany. On gdzieś powinien być pewnie ustawiony, nie wiem, gdzieś ten budżet fajnie by było, jakby był ustawiony, nie wiem, 520-530 milionów, około 31% EBITu, tak? Ale nie mówię, że to musi być czysto arytmetyczna średnia, natomiast ewidentnie jesteśmy gdzieś tutaj daleko, mijamy się daleko z rzeczywistością, z tym, co się stanie. Gdzieś ktoś za dużo schował do kieszeni. I to jest na przykład najczęstszy, bardzo częsty błąd, który jakby można popełnić w forecaście w estymacji, więc warto zawsze sobie taki profil zbudować, bo on bardzo fajnie pokazuje
już takie, taki, że tak powiem, rzut z lotu ptaka, taki obraz, taki overview, gdzie jesteśmy. Dobra, i teraz jakie inne poważne błędy? To taki trochę kolokwializm. Bardzo, znaczy błędem, który czasami spotyka się w estymacjach, kiedyś takie błędy widziałem gdzieś tam w moich, że tak powiem, poprzednich biznesach, którymi się zajmowałem, widziałem takie błędy nawet na poziomie jakby różnych jakby linii P&L-a, na przykład w OPEX-ie, na różnych, że tak powiem, liniach kosztowych. Z jednej strony mieliśmy tak zwanego babola, duży błąd na plus 10 milionów, a z drugiej strony mieliśmy na plus 10 milionów, czyli na niedoszacowane koszty, a z drugiej strony mieliśmy przeestymowane koszty na minus 10,2 miliona. I w momencie, kiedy się patrzy na zagregowany raport, to tak naprawdę co różnica pokazuje? Minus 0,2. Nie ma błędu, ten błąd jest niezauważalny. Natomiast jak potem popatrzymy po kontach, jeżeli ktoś tego mądrze nie sprawdzi, nie skonstruujemy mądrze raportów, które nam czekują, to tak naprawdę taki błąd umknie dyrektorowi finansowemu, więc warto zmotywować swoich ludzi, swoich kontrolerów, menadżerów, żeby porobili takie czeki, które spowodują, że będzie wszystko dobrze zaplanowane po danych liniach kosztowych. Jeszcze gorszą sytuacją byłoby, gdyby taki błąd zdarzył się pomiędzy już jakby bardziej zagregowanymi liniami P&L-a. To jest oczywiście trudniejsze do popełnienia, taki błąd, ale też się może zdarzyć. To, co jest istotne, że jakby z punktu widzenia całego budżetu nie wydarzyła się tutaj tragedia, ale z punktu widzenia pilnowania finansów, trakowania, nie wiem, budżetów po departamentach, no mamy duży problem, bo wyślemy budżet, to potem zawsze będziemy musieli korygować co miesiąc, pamiętać o tym, musimy wprowadzić taką korektę. Takich korekt może być kilka. Innym istotnym błędem, który się zdarza w planowaniu, jest tak zwany sandbagging z angielskiego w pierwszych miesiącach forecastowych, czyli jeżeli ktoś do Państwa raportuje i składa Państwu budżet, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że jeżeli bardzo na przykład dobrze dowoził, bardzo dobrze realizował poprzedni rok, poprzednie miesiące, będzie próbował zaniżyć swój budżet, żeby po prostu zbić w dół swój target, swój cel biznesowy, na podstawie którego potem jakby jest uzależniony też jakby jego pakiet całego biznesu, pakiet danych osób. W związku z tym ludzie mają do tego jakby tendencję, żeby mieć jakby cel ustawiony na bezpiecznym poziomie. Problem w tym, że jeżeli robimy forecast na 12 miesięcy i załóżmy już w pierwszych 3 miesiącach danego forecastu dostarczymy o 10, 15, 17% więcej, nawet 5, 7, 6% więcej niż w naszym forecastie, który zaplanowaliśmy, to ten forecast po pierwsze będzie, znaczy on już się stanie niewiarygodny i będzie nam bardzo trudno przed właścicielem lub przed, nie wiem, jakimś zarządem grupy obronić kolejny forecast, bo ten właściciel, ci menadżerowie nad nami, oni będą mieli świadomość tego, że na pewno coś chowamy do kieszeni. Więc jakby tracimy wiarygodność, a wiarygodność to jest jakby jeden z kluczowych aspektów, o których będę mówił na kursie. Inny istotny aspekt to jest na przykład rozjazd sell-inu z sell-outem, czyli sell-in, czyli sprzedaż do partnera hurtowego i sell-out, czyli sprzedaż naszego partnera czy do dystrybutora, naszego partnera do finalnego klienta. To jest tak naprawdę, jeżeli my zakładamy, że będziemy sprzedawać tyle samo, co w zeszłym roku, a nasz partner zakłada, że będzie sprzedawał plus 30%, no to nie da się sprzedać więcej, on nie może sprzedać więcej, niż my mu dostarczymy. Więc trzeba warto jakby weryfikować także, co nasi partnerzy jakby estymują. Jeżeli robimy top line, czyli przychody, mamy to zweryfikować o revenue tree. Będę mówił o tym na kursie, co to jest revenue tree, czyli całe drzewo sprzedażowe, wszelkiego rodzaju KPI, konwersja, trafik, koszyki i tak dalej, odchylenia, like for like i tak dalej. Brak ekstrapolacji trendu. Year to day, czyli tego, co się stało do dziś, balance to go, czyli tego, co będzie od dziś do końca roku. Jak ma się jedno do drugiego? Czy to kolokwialnie trzyma wodę, czy w ogóle jesteśmy odchyleni i jakby historia jest niespójna z tym, co planujemy. I to, co mówię, pierwsze miesiące estymowane. Jeżeli pierwsze miesiące estymowane, na przykład w przypadku F1, czyli planujemy w lutym, robimy estymację w lutym, finalizujemy ją w marcu, marzec się zamknie, podmienimy w estymacji marzec estymowany na marzec realny, a jeżeli się okaże, że ten marzec estymowany jest kompletnie na innym poziomie niż marzec realny
i wtedy będziemy mieli prawdopodobnie po złożeniu forecastu rewizję z właścicielem biznesu, no to on spojrzy na nasz plan i powie tak, słuchaj, na pierwszym miesiącu odchyliłeś się plus 5% na EBITie, plus 12% na top line, koszty po liniach masz rozjechane, cały ten forecast jest niewiarygodny. Koniec. Jest gwóźdź do trumny dla tego forecastu. No tak, i tak naprawdę okej. Okay. Tak naprawdę ten webinar chciałbym Państwu jeszcze zakończyć takim szybkim case'em. To jest naprawdę wycinek, spojrzymy tylko na bardzo małą część tej pracy domowej z między innymi z kursu, to znaczy na co warto spojrzeć, robiąc plan długoterminowy, bo jego się pozornie łatwo robi, bo bardzo łatwo się planuje w Excelu na 5 albo na 3 lata do przodu i często jakby człowiek ma tendencję do tego, że ma za wąskie tunelowe spojrzenie i nie dostrzega pewnych aspektów biznesowych. Dobra, to ja teraz może, jeżeli pozwolisz, Paweł, ja strzeluję desktop, ok? Jasne. Dobra. Pokażę Państwu. Dobra. Widzimy, Paweł, mój pulpit? Tak, tak, widać. Dobra, widać. Dobra, przejdziemy na chwilę do Excela. Ja w skrócie bardzo szybko przejdę przez te założenia. Załóżmy, że jesteśmy CFO firmy obuwniczej, mamy tam własne sklepy w Polsce, sprzedajemy buty, mamy partnera hurtowego w Niemczech, mamy P&L za rok 2020, trzeba zrobić taki high level, pięcioletni forecast, tak? I potem trzeba jeszcze zrobić taki scenariusz, co będzie, jak będzie plus minus 20% dla roku 2023. I można tak naprawdę dla uproszczenia, załóżmy, że marża jest stała po kanałach, nie mamy w ogóle problemów z utrzymaniem marży długofalowo, planowany wzrost od inwestora, powiedział nam, że wzrost organiczny na kanale hurtowym, tutaj punkt czwarty, powinien być plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 5% odpowiednio w latach 21 do 25, nie ma tu żadnych ograniczeń w potencjale wzrostu. Potem planowany wzrost sprzedaży we własnych na przykład sklepach, czyli tak zwane like for like albo sell-out growth z angielskiego, czyli wzrost w moim biznesie, w moich punktach sprzedaży, które miałem w poprzednim roku, planowany jest na plus 1, plus 2, plus 10, plus 10, plus 10. Cała sprzedaż oczywiście wchodzi, raportuje nam, widzimy tą sprzedaż, jest jakby uwzględniona w wskaźniku like for like, wskaźniku jakby wzrostu sprzedaży. Ja specjalnie już tego oczywiście nie zobaczę, nie widać w pracy domowej, natomiast specjalnie tutaj wyboldowałem punkty, które są istotne, a jak Państwo zobaczycie, jest najmniej w nich liczba. Firma planuje podwyższenie sprzedaży dzięki temu, że wprowadzi nowe modele butów, nowe kolorystyki i wprowadzi generalnie nową kolekcję. Mamy jakąś tam, ta firma ma tych 10 sklepów, a motoryzacja jest liniowa, wszystko jest ultra proste. 5 sklepów otworzyło się na początku roku 2018, 5 na początku 2019, też proste. I to jest super istotny punkt. Sklepy mają pewną powierzchnię handlową, mają taki sam poziom obrotów rocznych, wartość inwestycji jest wprost proporcjonalna do powierzchni sprzedażowej danego sklepu, czyli zachowuje się 1 do 1, tak? Czyli jeżeli mamy sklep mieć o 10% większy fizycznie, większą powierzchnię, to potrzebujemy 10% więcej capexu. Najistotniejszy punkt, który też jakby wiem, że na przykład po współpracy, że tak powiem, po pierwszej edycji, też wiem, że to jakby był punkt ciekawy, który też doprowadzał do fajnych wniosków uczestników. Jest punkt 10, że w pełni sprzedażowo zoptymalizowana, czy już nie, że możemy nic lepiej zrobić, ekspozycja poszczególnych modeli butów zajmuje w roku 2020 90% powierzchni handlowej. Potem w skrócie jest kilka założeń capexowych, opexowych, opex siedziby jest stały, opex zmienny dla naszych sklepów jest w pełni elastyczny, rośnie nam sprzedaż, rośnie nam opex, ok. Natomiast opex stały dla naszych punktów tak naprawdę zależy, jest wprost proporcjonalny nie do sprzedaży, tylko do wielkości lokalizacji, tak? I w ocenie naszych klientów właśnie to jest najfajniejsze, że sprzedajemy coraz to nowe kolekcje, coraz to nowe kolory. No i mamy takie założenie i tak naprawdę pozornie wystarczyłoby podstawić wzrosty, podstawić wskaźniki capexowe, opexowe do PNL-a i stworzyć prognozę długoterminową. Natomiast co jest istotne przy budowaniu forecastu długoterminowego? Spojrzenie na
na przykład na taki punkt, czy ten biznes w ogóle da radę to sprzedać. Jakie ma ograniczenia? Oczywiście ograniczenia mogą być na poziomie produkcji, logistyki, sprzedaży. Przyjmijmy, że tutaj logistyka, produkcja nie stanowią problemu. Ale jaki jest super istotny punkt? Ten. 90% powierzchni jest już zajęta obecnymi produktami. Wprowadzamy nowe kolekcje, dodatkowe. Tym robimy dodatkową sprzedaż. I mamy taki zaplanowany wzrost we własnych sklepach. Co to będzie oznaczało? Przechodząc do rozwiązania. Jeżeli tak naprawdę tą powierzchnię, 90% powierzchni, potraktujemy tymi wskaźnikami sprzedażowymi założonymi wzrostami, to dojdziemy do punktu, że już w roku 2023 2% wzrostu like for like, czyli tego sell-out growth, czyli wzrostu jakby organicznego wzrostu sprzedaży w naszych punktach, we własnych sklepach, nie będziemy w stanie zrealizować, bo nam zabraknie powierzchni. I co się stanie w kolejnych latach? Finalnie dojdziemy do momentu, że 23% w przypadku naszego case'u jest 23% jakby sprzedaży, która będzie wymagana, jest jakby nie do zrealizowania. A co więcej, mamy jeszcze zrobić analizę wrażliwości, czyli co to będzie oznaczało? Będzie to oznaczało, że w przypadku roku 2023, który już się nie mieści fizycznie w naszych sklepach, a nie otwieramy nowych, tylko mamy zrobić wzrosty w tych samych sklepach, już nam brakuje 22% powierzchni, jeżeli biznes poszedłby o 20% lepiej niż zakładamy. Co to fizycznie oznacza? Proszę tu nie przywiązywać uwagi do liczb, to są jakby wyliczenia dla danego case'u, ale oznacza to, że w pewnym momencie trzeba będzie zainwestować i wprowadzić capex w przypadku takiego case'u. I teraz ten capex można wprowadzić w roku 2023, można go wprowadzać sukcesywnie, ponieważ nam sukcesywnie będziemy potrzebowali powierzchni, ale z drugiej strony, czy będziemy przebudowywać sklepy co roku? No nie, więc pewnie to wprowadzimy w roku 2023, a może w 2022 i tak dalej, i tak dalej. To, co się stanie, to finalnie, żeby zrealizować sprzedaż i targety, będziemy musieli uświadomić właściciela inwestora, że jest wymagany capex. Jeżeli jest wymagany capex, wpłynie to nam na capex, na amortyzację, na opex, tak? I tak samo wpłynie nam to na nasz scenariusz dla 2023 roku. Więc to jest jakby taki szybki case. Gdybyśmy spojrzeli na całego PNL-a, oczywiście nie będziemy przez to przechodzić, to jest dobrze zrobione, natomiast w pewnym momencie będzie skokowy wzrost stałych kosztów dla retaila, będzie zmiana deprecjacji, ponieważ zmienimy capex, finalnie kompletnie to odmieni nam koszty opexowe i finalnie kompletnie da nam inny EBIT, niż gdybyśmy tego czynnika nie uwzględnili. I tak, na takie rzeczy warto patrzeć, robiąc forecast.